Dzień dobry, Radosław Froń, paragraf w kieliszku, w kolejnym odcinku podcastu Biznes Wysoko Oprocentowany. Jednym z najbardziej niedocenionych chyba w naszym kraju rodzajów mocnego alkoholu jest gin. Ten popularny w swojej rzemieślniczej, szczególnie formie, napój zdobywa w ostatnich latach wielkie rzesze zwolenników na całym świecie. Wreszcie, co przyjmuję z wielką ulgą, zdobywa także pierwsze mocne przyczółki na rynku polskim. Dziś rozmawiamy z rzemieślnikami, którzy tę magiczną, alchemiczną wręcz sztukę postanowili ujarzmić. Właścicieli pierwszej polskiej gorzelni ginów rzemieślniczych oraz właścicieli marki Johnston Gin. Katarzyna i Paweł Janus. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, miło Was widzieć. Dzień dobry. Zdaje się, że u Was trochę bardziej jest słonecznie niż u mnie, niż w Polsce. Jesteście w Szwajcarii w tej chwili. Tak. Kto pilnuje jeszcze, interesu? Jeszcze w Szwajcarii, ale już niedługo. A pogoda faktycznie dopisuje, jak zawsze o tej porze roku. Pełne słońce, jest 17 stopni dzisiaj, także... Interes chwilowo pilnuje się sam. To znaczy, krótko mówiąc, jest bardzo mały przestój. No ze względu na sytuację covidową, ale to jest dosłownie kilka dni, ale kompletujemy też zespół ludzi i za chwilę rusza to z większą jeszcze prędkością. Tam jest wszystko pod kontrolą. Jest Ania, która czuwa na miejscu, codziennie wysyła towar, że tak powiem. No i inne rzeczy też jeszcze ogarnia w międzyczasie, także destylarnia nie stoi pusta, tak? Nie świeci pustkami tam. Miejmy nadzieję, że już niebawem będzie świeciła pustkami, bo chcemy jak najwięcej oczywiście tego ginu także dostarczyć do spragnionych konsumentów. Ja załapałem się szczęśliwie na swoje butelki i muszę powiedzieć, wdzieracie się słusznie na polski rynek z wielkim przytupem. Serdecznie gratuluję debiutu raz jeszcze tutaj w publicznej formie. Jesteście już chyba bardzo rozpoznawalną marką, pierwsza w końcu gorzelnia skupiona wyłącznie na ginie rzemieślniczym w naszym kraju. Jak to jest żyć z takim sukcesem od samego początku? Czy jesteście już zdeprawowani? Nie. Myślę, że nie. Nie odcinamy jeszcze kuponów od tego. Myślę, że czas tak naprawdę dopiero zweryfikuje to, czy nasz produkt faktycznie będzie przez szerszą gamę konsumentów lubiany. Natomiast ten początkowy feedback, który dostajemy gdzieś od konsumentów, ale też od ludzi z branży czy związanymi chociażby z Horeca, naprawdę wydźwięk jest bardzo pozytywny. I dodaje nam to dużo skrzydeł. Jest to rezultat gdzieś tam i owoc pracy przez ostatnie półtorej roku, prawie dwa lata. Więc energia jest bardzo pozytywna i myślę, że nam da to ostrego kopa, żeby ten rynek ginu rzemieślniczego w Polsce no, wkręcić na wyższe obroty, bo rynek de facto nie istnieje w tym momencie, ale mam nadzieję, że będzie się dużo działo. To wielkie wyzwania, ale też wielkie możliwości tworzyć właśnie rynek polskiego ginu i to w czasach tak fascynujących, w jakich znaleźliśmy się, czyli u progu bardzo już wyraźnego nowej rewolucji alkoholowej, rewolucji mocnych alkoholi. Powiedzcie mi proszę, to nie jest, zakładam, rzecz oczywista, że człowiek nagle doznaje pewnego olśnienia i wpada na pomysł założenia destylarni ginu i to jeszcze w kraju, w którym tak naprawdę nie mieszka, do którego chce wrócić. Co z tym ginem w waszym życiu się wydarzyło? W którego dnia i z jakiego powodu weszliście na tę radosną ścieżkę, którą dzisiaj dzielimy także z wami? Ojej. No więc tutaj cała sytuacja, że tak powiem, zaczęła się tak właśnie można powiedzieć prawie dwa lata temu. Mm-hmm. Tak jak pisaliśmy też na naszej stronie internetowej, cała ta przygoda nasza zaczęła się w Australii podczas jednej z podróży. Jadąc tam z nastawieniem na konsumpcję wina. Raczej, bo to była taka podróż bez dzieci i wiadomo, to wtedy ma się trochę inne priorytety. I tam już właśnie na samym początku, jak wylądowaliśmy na lotnisku, to naszym oczom ukazał się właśnie
ten dżin wszechobecny tam na tej strefie bezcłowej i mówimy, jaki wybór, no byliśmy po prostu zaskoczeni po tym wyborem, tą mnogością właśnie i zaczęliśmy już na lotnisku właśnie poznawać pierwsze dżiny i ich historię, no i potem cała, że tak powiem, przygoda już tak z tego wina tak naprawdę odeszliśmy w ciągu kilku minut i jak już wiedzieliśmy, że w samym Sydney jest, no jest kilka destylarni, to mówimy to okej, okay, to od razu idziemy za ciosem, mamy taką możliwość, to będziemy sobie zwiedzać te destylarnie ginu, które wydały nam się na ten moment no, o wiele ciekawsze. A dotarliście chociaż do jakiejś winnicy? No właśnie nie. Znaczy byliśmy oczywiście w kilku dolinach, chociażby Yarra Valley przy Melbourne, która de facto słynie z produkcji wina, więc tak, no byliśmy tam, ale de facto jeżeli chodzi o wizyty w destylarniach, no to jednak skoncentrowaliśmy się, będąc bardzo tematem zainteresowany, zwiedziliśmy destylarnię ginu, no i tam kilka rzeczy było ekstremalnie ciekawych. Oczywiście są takie marki jak chociażby Four Pillar czy Melbourne Gin Company, takie bardzo duże, ale też jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz mikrodestylarni. I co nam zapadło, tak naprawdę chyba trzeci dzień pobytu w Australii, co nam zapadło bardzo mocno w uszy, to jest jak Kasia zaczęła dopytywać o takie szczegóły, a skąd ten pomysł, a skąd surowce, jak się okazało, że... Tak, że większość w ogóle botaników, oni sprowadzają też z Europy. I tutaj nam się zapaliła lampka i mówimy sobie, no halo, to skoro oni sprowadzają te botaniki, tak chociażby jałowiec z Serbii, Macedonii, bo tam są najlepsze uprawy do Australii, no to dlaczego by nie spróbować i dlaczego w Polsce nie ma jeszcze destylarni ginu? No mamy trochę bliżej do tej Serbii i Macedonii, chociażby, tak? Albo do Włoch, no bo tam też są super uprawy. No i tak od słowa do słowa po prostu tam już zaczęli, pierwsze książki tam tak naprawdę kupiliśmy, bo tam też było to dostępne. Sporo literatury jest. I tam zaczęliśmy o tym czytać, robić taki pierwszy research i właśnie tam mieliśmy fajną możliwość porozmawiania z tymi ludźmi, którzy to tworzą, tak? Także tutaj to było tak naprawdę... No, to był taki punkt zapalny. Tak, to było punkt zapalny, a następnie po powrocie de facto tutaj do Szwajcarii, gdzie mieszkamy, to zaczęliśmy zgłębiać research. Co się dzieje w krajach tutaj do ościennych, że tak powiem, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje we Włoszech i faktycznie dochodziły do nas coraz większe sygnały, że ta ginowa rewolucja jest, a Polska jakoś zupełnie ominęła ona. I nie dotarła. Nie dotarła jeszcze i zaczęliśmy zadawać sobie pytania, co jest z tego tak naprawdę powodem. Odpowiedzi jasne nie dostaliśmy, ale wynikało to między innymi z tego chyba, że nie było żadnego lokalnego brandu, wtedy jeszcze mówimy o to mniej więcej 2 lata temu, który by tą modę czy ten trend w jakiś sposób wyznaczył. No i tak de facto podjęliśmy decyzję mniej więcej 1,5 roku temu, że zbudujemy destylarnię poświęconą ginowi wyłącznie i coś spróbujemy fajnego na rynku zrobić. Tak, ale to się złożyło też z tym, że właśnie my zawsze widzieliśmy, że do Polski chcemy wrócić. I to miało być takim naszym punktem zaczepienia, żeby zacząć właśnie od stworzenia sobie miejsca pracy, fajnego miejsca pracy na kilkanaście, mam nadzieję, lat co najmniej. No i tak to się zaczęło. Czyli chcecie powiedzieć, że w waszej historii założycielskiej jest epizod strefy bezcłowej w Australii, którego propaganda sukcesu sprawiła, że nie rozmawiamy dzisiaj tutaj o nowej polskiej winnicy, tylko o destylarni ginu. No tak, tak de facto, faktycznie, jakkolwiek dziwnie to wygląda, to tak de facto miało to miejsce. No, zaczęło się to w Australii, tam faktycznie, że na co jeszcze zwróciliśmy uwagę, to na pewne zachowania konsumentów. Powstało czy w Sydney, czy w Melbourne, czy w Adelaide kilka fenomenalnych miejsc, gin barów, gdzie gin jest serwowany na kilkanaście sposobów, głównie w koktajlach oczywiście i tam też mieliśmy okazję pokonsumować koktajle, które wcześniej nie mieliśmy okazji konsumować i widzieliśmy, jaką to robi robotę wśród konsumentów, zarówno panów, jak i pań, także no to tak naprawdę wszystko się złożyło na ten punkt zapalny, tak jak gdyby
destylarnie, moda, typy konsumpcji, format podawania ginu, więc to wszystkie czynniki się spowodowały, że zaczęliśmy ten temat dużo, dużo mocniej zgłębiać. No, nie można dublować zbyt często tych samych pomysłów. Są wszak i Polacy, którzy wracają do Polski ze Szwajcarii, obejmują stery nad rodzinnymi winnicami, więc pozdrowienia ślemy do Sewera Michałowskiego i winnicy. Pozdrawiamy serdecznie Małgosię i Sewera. Ta Szwajcaria to musiał być strasznie mały kraj. Tak, coś w tym jest. Mam nadzieję, że jednak gdzieś ta ochota do zwiedzania winnic całkiem nie wygasła i jak już odwiedzicie wszystkie polskie gorzelnie, gdy tylko będą czasy ku temu lepsze, to dacie się zaprosić też na jakiś enoturystyczny wyjazd. Jak najbardziej. Jak najbardziej, zawsze. Jeżeli chodzi o... Szczerze, niektórzy winiarze też słyszałem, już się do was wybierają. Macie całkiem blisko i Lubuski, i Dolnośląski region winiarski, a tam sporo fajnych projektów się odbywa. Tak, tak. Powiedzcie proszę, jak już wymyśliliście, że będziecie robić w Polsce gin, czy rozważaliście w ogóle taką koncepcję jak produkcja kontraktowa, że będziecie korzystali z usług gorzelni już istniejących, rzemieślniczych, czy od początku chcieliście, żeby ten produkt był całkowicie wasz, od początku chcieliście uwikłać się jednak w budowę małej fabryki? No właśnie, tak naprawdę... Braliśmy to pod uwagę, bo też widzieliśmy, jaka sytuacja jest tutaj, czy na zachodzie, że większość tych ginów, które mieliśmy okazję konsumować, to też były giny kontraktowe. Ale no, przez chwilę był taki pomysł i nawet szukaliśmy jakiejś destylarni, ale nie ma tak, na ten moment, wtedy no, nie było takiej destylarni, która by stricte była dedykowana właśnie tutaj do produkcji ginu. A no to dla nas było kluczowe, także od słowa do słowa zaczęliśmy się orientować, jakie są aspekty prawne, i wtedy na naszej drodze szczęśliwie pojawiłeś się ty pomogłeś nam postawić tą destylarnię na nogi, tak? Krok po kroku. To było najtrudniejsze na tej waszej drodze od samego początku. Czy te aspekty prawne, czy jednak kwestie techniczne, organizacyjne? To jednak produkcja, organizacja całego zakładu. Co ostatecznie było tym, a może wszystko w jakimś nasileniu, tym najtrudniejszym etapem? Ja sądzę, że generalnie, powracając do tego pytania wcześniej, a propos kontraktowo, czy produkcja własna, to co jest fajne przy, że tak powiem, zbudowaniu własnej destylarni, to jest to, że ma się kontrolę nad całym procesem od A do Z. I zwiedzając wcześniej kilka destylarni, zasięgnęliśmy jak gdyby opinii fachowców, na jakim sprzęcie destylować, na co zwrócić uwagę. Dostaliśmy całą masę kontaktów do chociażby uprawców różnych, botaników, więc tą bazę kontaktów, którą zbudowaliśmy w fazie trwania naszego researchu, no, aż byłoby naprawdę marnotrawstwem nie wykorzystać tego. I w związku z stąd tak naprawdę powstała decyzja o tym, żeby budować własną destylarnię, a nie produkować kontraktowo. Oprócz tego jest to też, że nasz projekt nie ukrywamy na dłuższy okres, a nie tylko gdzieś tam na chwilę wyprodukować ograniczoną liczbę butelek i zobaczyć, co się wydarzy i może nawet zniknąć z rynku. Także to były te decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o co jest najtrudniejsze, to było najtrudniejsze. No, wymiar prawny jest trudny, ale mieliśmy genialną pomoc od ciebie, tak. I to się w miarę sprawnie układało, aczkolwiek liczba dokumentów, które z koroszytów, które powstały, no to idą w setki stron chyba dzisiaj. Straszne marnotrawstwo papieru. No straszne, ale tak jest. Tak naprawdę to zaczęliśmy cały proces w styczniu, o ile dobrze pamiętam, chyba pierwszy raz rozmawiałam z tobą. Tak. Wtedy też powiedziałeś, że tak 8 do 9 miesięcy może nam to zająć. No i nawet przy tym COVID-zie, można powiedzieć, mieliśmy delikatny poślizg, ale w listopadzie odebraliśmy wszystkie dokumenty i faktycznie jeszcze, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy to robić na zasadzie składu podatkowego, to pewnie byłoby trochę szybciej, no ale z tym składem podatkowym tutaj cała procedura się wydłużyła i no i co, w listopadzie, tak? W listopadzie mogliśmy zacząć produkować, tak? Mieliśmy wszelkie możliwe pozwolenia, ale to też
No to też tak można powiedzieć, że twoja zasługa, że podczas tych pierwszych rozmów nie zniechęciłeś nas absolutnie do Chociaż tego, można było. chociaż można było, bo autentycznie, że te cztery ministerstwa, pomijam już urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe, no jest tego trochę, jest. Natomiast, no tak, no ta warstwa prawna jest trudna generalnie. Miejmy nadzieję, że kolejne destylarnie będą miały kapkę łatwiej z czasem. Wykonalna, jak widać na waszym przykładzie, jak najbardziej. Oczywiście nie jest to najprzyjemniejsza czynność do wykonania w życiu, rejestracja od formalnej strony takiego przedsięwzięcia, no ale coś za coś. Coś za coś. Natomiast do tego dochodzą następne jak gdyby etapy, które są fundamentalnie istotne jak gdyby dla sukcesu, tak? Czyli ta część marketingowa, trzeba stworzyć butelkę, trzeba stworzyć projekt. Tutaj mieliśmy też generalnie okazję współpracować z bardzo fajną firmą, zareklamujemy ich, firma Punkt Krytyczny z Katowic. No generalnie bardzo nam się fajnie praca układała, mieli bardzo dużo kreatywnych pomysłów i do dzisiaj fajnie współpracujemy. No i oczywiście ta warstwa technologiczna, tak? Czyli generalnie próby. Próba na alembiku 5-litrowym no nijak przekłada się na produkcję na alembiku 150-litrowym, więc wokół tej produkcji było bardzo dużo. No... Tak, ale tak najtrudniejsze to chyba było w ogóle skompletować cały ten sprzęt. Po prostu, tak? Od A do Z, od alembików już po puczki do butelek, nalewarki, etykieciarki, pompy. Pompy to mamy chyba ze 4 albo 5. Także skompletowanie tego sprzętu też było wyzwaniem, bo tak i posługiwałam się i polskimi stronami, ale też no w sumie to ostatecznie wszystko zamawialiśmy chyba z zagranicy, tak? Łącznie z alembikami, ale też te nie wiem, pompy, nalewarki, to wszystko były już firmy z Włoch. I no i to było trudne, tak, żeby to wszystko po. Żeby to wszystko zbudowanie de facto całej linii technologicznej po prostu, no, która składa się z wielu elementów. Jakieś podpowiedzi dla osób, które chciałyby pójść waszą drogą, na co zwrócić uwagę, kompletując właśnie taką linię produkcyjną, czego nie robić w żadnym wypadku? No właśnie może nie zamawiać wszystkiego u jednego producenta, tak. Bo to też można się naciąć i niepotrzebne jakieś rzeczy, elementy pozamawiać, tak, które tam przedrożą całą inwestycję, tylko właśnie no starać się poszukać też innych. No dywersyfikować dostawców różnych rzeczy, to na pewno ma sens. I druga rzecz, która ma sens, no to jest porównywanie cen, bo jednak w tej branży producentów różnych komponentów, które wchodzą na część linii technologiczną, no naprawdę, że spektrum cenowe jest bardzo, bardzo ogromne, więc tip generalnie jest taki, żeby porównywać ceny, zwracać warunki dostaw sprzętu, warunki gwarancyjne i tak dalej. Na to wszystko trzeba zwracać po prostu uwagę, bo to są niemałe kwoty. Nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać. No nie ma. Natomiast rozrzut jest faktycznie dość duży. Na pewno warto też zwracać uwagę nie tylko na jakość czy na technologiczne dostosowanie do tego, co chcemy robić, ale też na termin realizacji, bo bardzo często na bardziej ambitne plany, czasowo ambitne realizacje przedsięwzięcia rozsypują się niestety na wykonawcach, którzy nie są w stanie czegoś zrobić albo im dostarczyć. Nasze duże zabawki nie zawsze stoją na półkach, prawie nigdy nie stoją na półkach, jeżeli mówimy o zasadniczych częściach. Tak, no to trzeba wyprodukować wszystko, bo to są wszystko personalizowane, tak, maszyny, te nasze alembiki były też jeszcze powiększane i te kosze infuzyjne też były powiększane specjalnie dla nas, także to wszystko trwało. No tak, są wszystko wykastomizowane elementy koniec końców, natomiast jeszcze jedna taka może na przyszłość dla kolejnych producentów dżinu rzemieślniczego w Polsce, miejmy nadzieję, że pojawią się nowe firmy, to jak najwięcej rozmawiać. Po prostu z producentami, bo tak jak my byliśmy w Australii, skorzystaliśmy z doświadczenia kilku czy kilkunastu destylarni, zadawaliśmy wprost pytania, które czasami pewnie z ich punktu widzenia były pytaniami no, bardzo dziwnymi, naiwnymi, bo byliśmy zupełnie na zupełnie innym etapie, ale należy pytać, bo tylko w ten sposób możemy dostać bardzo dużo cennej wiedzy, która przełoży się potem na skrócenie pewnych rzeczy, albo wyeliminowanie ryzyk po prostu.
Czy jesteście otwarci na pewne pytania technologiczne? Bo zauważyłem już pewną tendencję. Wszyscy bardzo chętnie chwalą się technologią, ale producenci ginu, niczym alchemicy, bardzo skrycie podchodzą do tych spraw. Powiedzcie parę słów o technologii. Jak produkujecie gin? Jak wyglądają wasze alembiki? Mamy na ten moment dwa alembiki 150-litrowe. Z koszem infuzyjnym i tak na ten moment wygląda, tak, ta linia technologiczna. Cały proces destylacji to jest mniej więcej no, 6 godzin tak zajmuje wydestylowanie tych no, 150 litrów. No, natomiast to jest sama destylacja, natomiast tak. Sama produkcja ginu, za chwilę może przejdziemy, możemy jak najbardziej otwarcie opowiedzieć o całym procesie. Natomiast tak, no to jest przygotowanie maceratu, to jest wybranie tych botaników, które powiedzmy, że są bardziej odporne na wygotowanie. I przygotowanie maceratu to jest z grubsza, to jest kilka godzin, następnie proces maceracji to jest 24 godziny przed procesem destylacji. Sama destylacja to jest 6 godzin, no i później leżakowanie, czyli moment, kiedy zestawianie produktu to jest około 2 tygodni kolejnych, także od momentu, kiedy spirytus do nas dojeżdża, do momentu, kiedy gin jest zabutelkowany, to jest około 2,5 tygodnia mniej więcej. Z grubsza. Całego cyklu produkcyjnego. Z perspektywy życia przeciętnego winiarza to błyskawicznie. No, wyobrażam. Można powiedzieć. Część z naszych słuchaczy pewnie nie do końca zdaje sobie sprawę z różnych możliwości, jeżeli chodzi o produkcję ginu, przede wszystkim z trzech takich podstawowych typów ginu. Ginu niedestylowanego, który jest tak naprawdę maceratem. Moglibyśmy w dużym, dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest to nalewka z botaników, głównie oczywiście z jałowca. Ginu destylowanego, gdzie ta właśnie nalewka, ten macerat jest ponownie destylowany raz jeszcze w naszych alembikach i metoda koszykowa, gdzie te nasze botaniki, te nasze substancje aromatyzujące są umieszczone w kolumnie destylacyjnej i podczas destylacji następuje aromatyzowanie. Są różnego rodzaju składniki, botaniki, które lepiej sobie radzą z maceracją i lepiej będą później wychodziły, jeżeli się wcześniej wyleżakują w tym spirytusie, inne z kolei raczej w przepływie, raczej podczas procesu. Wy stosujecie jedną i drugą metodę, znaczy drugą i trzecią w zasadzie. Drugą i trzecią. No niestety jest taka część botaników, która no, po prostu nie może być rozgotowana, bo wtedy zmienia bardzo mocno swoje właściwości aromatyczne i wtedy faktycznie stosuje się tą metodę infuzji. Po prostu aromat lepiej jest oddawany na finiszu produktu, lepiej wyczuwalny i faktycznie no, po kilku gdzieś tam próbach doszliśmy do... Wiemy, które to są. To jest najważniejsza wiedza w waszej przetwórni. Powiedzcie proszę, jaki jest wasz gin? Jaki będzie wasz gin w kolejnych odsłonach? Każdy producent alkoholu ma jakieś wyobrażenie, ma jakąś wizję tego, co chce realizować. Więc gdybyście mieli powiedzieć o tej Kasia swojej... Kasia może opowie o Mrs. Johnston, a ja opowiem o... Mam nadzieję, że większość ludzi, która nas słucha, już miała okazję też skosztować, bo pierwszy batch rozszedł się błyskawicznie, można powiedzieć, ale no, to jest moja córka, można powiedzieć, tak? Jedyna dziewczynka różowa. No, ja uwielbiam po prostu ten posmak hibiskusa, ale też nie tylko, bo tutaj wyraźnie można wyczuć te nutki cytrusów, pomarańczy, grejpfruta. To jest, no, jest taki, jak sobie wymarzyłam, można powiedzieć. Taki miał być od początku do końca. Jestem bardzo dumna. Słusznie. Drugi gin to jest Polish Dry Gin. Tak naprawdę punktem wyjściowym jest klasyczny London Dry Gin, czyli jałowiec jest powiedzmy bardziej wybijającym się botanikiem i dominującym. Natomiast po licznych eksperymentach tak naprawdę zamiast ukracać listę botaników,
myśmy tą listę botaników de facto rozszerzali i koniec końców na skład Polish Dry Gin wchodzi 15. De facto dzisiaj 15 różnych botaników. To są te najbardziej zupełnie podstawowe typu kolendra, typu jałowiec, typu arcydzięgiel, lukrecja, irys, ale też cała masa innych, która tworzyła tą nutę, która nas po prostu zadowoliła po wielu eksperymentach. Natomiast hibiskus infuse jest 17, tak? To zaczęliśmy z bazy takiej 12, ale ostatecznie doszło to do 17 i na tym poprzestaliśmy. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to koniecznie musi szukać tych butelek u waszych dystrybutorów. Zapewne rozeszły się albo rozejdą się równie szybko. Ja ciągle nie wiem, który jest mój ulubiony. Próbuję jednego, próbuję drugiego i powtarzam te próby z dużą regularnością. Może przed końcem butelki uda mi się ustawić. Gdyby się nie udało, to możemy wysłać kolejne, tak? To... Czekam na kolejne premiery. Właśnie to jest pytanie, czy będziecie kontynuować produkcję kolejnych partii tych już sprawdzonych receptur, czy będziecie jednak dostarczać nam nowych doznań? Okej. No, tak, naprawdę to już zaczęliśmy pracę nad kolejnym produktem, można powiedzieć. Mamy nadzieję, że jeszcze, znaczy on musi wyjść przed wakacjami, bo to będzie taka letnia edycja, letnia wersja. Nazwaliśmy go już nawet jakoś, nie wiem, czy możemy zdradzić. Myślę, że możemy. Myślę, że możemy. Summer Vibes 2021. I mamy nadzieję, że premiera będzie na początku czerwca. I to będzie taki sezonowy gin, tylko i wyłącznie będziemy go wypuszczać latem, ale mamy taki zamysł, żeby co roku była inna wersja po prostu, że ten jest Summer Vibes 2021, za rok mamy nadzieję, że wymyślimy coś innego. Ten w tym roku ma być taki cytrusowy, rześki, orzeźwiający. I zakładam, że to nie jedyne niespodzianki, które szykujecie jeszcze na ten rok. No, mamy jeszcze kilka asów w rękawie. Na pewno możemy też odkryć tutaj karty, że chcemy też dorzucić jeszcze jedną maszynę do naszego parku technologicznego, która pozwoli nam na jeszcze bardziej innowacyjne pozyskiwanie ekstraktów do ginu z pojedynczych botaników. I jesteśmy na etapie zakupu takiej maszyny. No i ona właśnie przy tych krótszych seriach pozwoli nam uzyskanie produktu o takich parametrach wpisujących się w tą pewną sezonowość. Czyli jeżeli mówimy o letnim ginie, no to żeby bardziej cytrusowa, ale żeby tą cytrusowość uzyskać, to na powiedzmy klasycznych alembikach no trochę trudno jest. Nawet jeżeli tych cytrusów jest odpowiednia ilość i pozyskanie nowej maszyny nam pozwoli na uzyskanie czegoś bardzo, bardzo fajnego. Rzemiosło to działalność artystyczna, więc też nie poddawajmy się samym wyłącznie planom. Czasem wpada się na wyśmienity pomysł, który można zrealizować natychmiast, jeżeli ma się na czym, więc ten park technologiczny, jak powiedziałeś, warto rozbudowywać na takie wysublimowane strony. Powiedzcie jeszcze proszę o waszym marketingu, który jest wyraźnie przemyślany, bardzo atrakcyjny, natomiast budzący też pewnego rodzaju emocje. Praktycznie cała etykieta jest anglojęzyczna, nazwa też budzi różnego rodzaju wątpliwości. Widziałem już nawet zarzuty, czy nie dało się polskiego ginu nazwać po polsku, choć w praktyce on po polsku praktycznie nazwanym jest. Skąd się wzięła nazwa waszego ginu? Co tam robią te specyficzne żyjątka na waszej etykiecie? No właśnie nazwa jest polska, tak? Bo to jest spolszczona nazwa, spolszczone nazwisko, także to jest no o samej historii Johnstona to też można przeczytać na naszej stronie, ale no tak naprawdę szukaliśmy tej nazwy odpowiedniej też jakiś czas, były różne pomysły, których tutaj nie będę wymieniać absolutnie, ale chcieliśmy też, żeby to było coś związanego z naszym miastem rodzinnym, z miastem, w którym destylarnia powstała, tak? Powstawała wtedy. No i tak szukając po prostu jakiegoś punktu zaczepienia, nie chcieliśmy, żeby to było leszczyński gin, bo mówimy, a nuż przyjdzie nam to eksportować i co? Jak to biedny Holender lub Szwajcar to mówi?
Tak, to by było wyzwanie. Lub gin Sułkowski, bo taki też był pomysł, albo nawet gin Grunwaldzki, bo takie pomysły też się przewijały. Ale... Nie, nie, ale doszliśmy, no właśnie, i wtedy właśnie przeglądając tak naprawdę materiały na temat miasta, w którym już też jakiś czas nie mieszkaliśmy, przyszedł nam do głowy Jan Johnston i wtedy od razu po prostu tego samego dnia napisałam do pani dyrektor Kamili Szymańskiej, z pani dyrektor muzeum, i ona bardzo otwarta, super entuzjastycznie do tego pomysłu podeszła. Od razu nam wysłała też te ryciny z naszym jelonkiem rogaczem, który właśnie zdobi nasze logo. I wtedy właśnie firma marketingowa Punkt Krytyczny, to był dla nich punkt wyjścia. Mówimy, jest Jan Johnston, Johnston Gin, ja wersja z hibiskusem, będzie Mrs. Johnston, i mówimy, jelonek rogacz zostaje, bo on jest po prostu piękny na tej rycinie, i mówimy, no coś po prostu, logo to musi być coś z tym jelonkiem, myślcie, no i wymyślili, i to nam się, no bardzo nam się podobają te nachodzące jelonki, także to jest naprawdę uznanie dla nich, bo to jest super, super robota naszym zdaniem. Natomiast może tylko jeszcze jedno zdanie dosłownie na temat Jana Johnstona, To był naukowiec, który bardzo prężnie działał na początku XVII wieku, głównie w Lesznie, ale z pochodzenia Szkot. I działał bardzo wiele, jeżeli chodzi o publikacje różnych naukowych rzeczy. Pracował bardzo dużo właśnie, jeżeli chodzi o botaniki i o naturę. I... Był też w Holandii w tamtych latach, wtedy kiedy gin tak naprawdę powstawał. Też nie wiadomo, może próbował, na pewno. Tak, na początku XVII wieku w Holandii rodził się jenever, wtedy w tamtym czasie, czyli alkohol, który był głównie wykorzystywany do celów zdrowotnych przy leczeniu problemów z płucami, więc być może on tam też dokładał do tego cegiełkę. A tak na poważnie już to jest, jeżeli chodzi o Johnston Gin, no to wydaje nam się, że nazwa, jak ktoś trochę więcej czasu poświęci i zrozumie naszą historię, skąd to się wywodzi, to zostanie mu wytłumaczone, że jest to produkt polski, ale jednocześnie nazwa na tyle angielsko brzmiąca, że możemy też swobodnie próbować eksportować ten produkt. I mamy pierwsze rozmowy, tak nawiasem mówiąc, na temat możliwości eksportowych, bo ten gin różowy zwłaszcza, zgłosił się do nas dystrybutor z Hiszpanii i jest szansa, żeby gdzieś ten gin na tamtym rynku próbować też plasować. To niedobrze, dla nas zabraknie. Nie, myślę, że fabryka jest na tyle dobrze przygotowana, że nasycimy zarówno polskiego, jak i hiszpańskiego konsumenta. No oby tak było. Oby tak było i nie tylko hiszpańskiego. Macie już pierwsze doświadczenia sprzedażowe, bardzo entuzjastyczne wejście na rynek, jak ustaliliśmy od samego początku. Czy macie już też pewne refleksje, kim jest wasz klient, które części rynku w tych szczególnie dziwnych czasach są tymi dla was, dla naszego segmentu napojów alkoholowych najważniejsze? No właśnie. No zmienia się model konsumpcji bardzo mocno, tak? To znaczy ze względu na sytuację covidową, no cały segment HoReCa niestety w tym momencie, jeżeli chodzi o dystrybucję naszych produktów, jest trochę wyłączony z gry. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja z wirusem się uspokoi lada dzień i gdzieś tam od połowy maja, czerwca najpóźniej zacznie to wszystko funkcjonować poprawnie. No oczywiście dla nas nastawieniem głównym, jeżeli chodzi o dystrybucję, no była HoReCa. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała nasze plany i tak naprawdę staramy się teraz docierać do ludzi przez sklepy specjalistyczne. To jest dosyć ważny segment. No i też firmy, które gdzieś tam próbują swoim kontrahentom, klientom pokazać tego typu produkt, bo jest też zainteresowanie z tego segmentu ku naszemu zaskoczeniu. Natomiast kto jest konsumentem, bo to chyba jest bardziej pytanie o to, no gin jest alkoholem, który po pierwsze kierowanym jest zarówno do kobiety, jak i do mężczyzny. Także jest konsumowany przez obie płcie równo. Raczej ludzie młodzi, jeżeli chodzi o koktajle, którzy są otwarci na różne doznania smakowe, bo gin jednak mimo wszystko rzadko pity jest na szoty, a częściej pity jest w koktajlach, a koktajle, jak wiadomo, no to już jest gra smaków, gra kolorów, więc no ktoś po prostu musi bardziej
To jest alkohol taki no towarzyski, nie? To tego się nie pije w pojedynkę, tylko... Chyba, że się z królową Anglii. No, chyba, że tak. To wtedy się pije. Chociaż nie wiesz. Chociaż nie wiemy tego. Natomiast gin z alkoholem towarzyskim jest frywolnym, jest koktajlowym, ale oczywiście są też wariacje ginu, które są bardzo wytrawne, chociażby dry martini czy gimlety, no to można się fascynować też piciem w takiej bardzo wytrawnej formule. To jak należy pić wasz gin, bo najwyraźniej robię to źle. Ale to jak pijesz? A to jak pijesz? Jak piję? Piję w waszych szklankach, przeznaczonych zapewne pod jakieś koktajle, ale mój koktajl jest niezbyt wyszukany, dodaję do tego odrobinę wody. Okej, okay. No, można. Żeby otworzyć ten bardzo bogaty bukiet jeszcze bardziej, bo zawsze jednak w tym stężeniu alkoholu jest trochę przytłumiony. Tak, to zdecydowanie. No ja też polecam to zawsze rozcieńczyć jednak, bo tak 40% to jednak nie dla każdego jest. No to nie jest moc, na przykład dla mnie też nie. Ja oczywiście jak jestem na miejscu w destylarni, no to to w różne stężenia musimy tam próbować, ale zdecydowanie wolę to też rozcieńczyć, tak? Ocenę techniczną, też taką czysto profesjonalną, zwykle prowadzi się w stężeniach na poziomie 20%, bo jeżeli jest tam coś, co chcielibyśmy znaleźć podle, no to przy tych 20 będzie już widoczne w każdej warstwie tej sensorycznej otoczki naszego produktu. Nie wiem, czy snobuję się w związku z tym na królową angielską, ale ja no koktajl jeszcze nie ośmieliłem się tego zastosować. Chociaż spróbuję, widziałem też, że promujecie pewne receptury i może poszaleję w tym kierunku. Znaczy zachęcamy na pewno, żeby po otwarciu butelki powąchać, bo wydzielają się bardzo ciekawe aromaty. No i spróbować solo. Na pewno też warto, bo dzieją się tam dosyć ciekawe rzeczy. Zresztą zachęcamy bardzo gorąco do obejrzenia chociażby recenzji, na przykład na stronie 40%.pl, gdzie jest świetna recenzja naszego produktu. Ku naszemu zaskoczeniu naprawdę bardzo pozytywna. Więc na pewno warto spróbować solo. Natomiast jeżeli chodzi o koktajle, no to jest, sposobów picia ginu jest kilkadziesiąt de facto i tak naprawdę wszystko zależy od konsumenta, czego szuka. To znaczy są koktajle, które są bardzo wytrawne, jak chociażby martini czy gimlet. Są koktajle, które są bardziej letnie, jak chociażby Kasi ulubiony Negroni czy French, podawany jako mieszanka ginu i szampana. Także no, na naszej stronie internetowej też podajemy kilka takich bardzo wstępnych. Będziemy podawać więcej na pewno, bo o to też ludzie właśnie pytają, tak. Bo tak, no nie każdy wie, jak można to pić, tak? I niekoniecznie tylko z tonikiem. No tak, no gin tonik. Ale takiej wersji też jasne. Nikomu nie odmawia. Najbardziej klasycznie. Oczywiście. Najbardziej klasycznie gin tonik, natomiast na naszej stronie, na naszych mediach społecznościowych, gdzieś na Instagramie będziemy też podawać jak gdyby coraz więcej możliwości, w jaki sposób się raczyć naszym produktem. Ten model kulturowy też spożycia ginu trzeba będzie ukształtować raz jeszcze właśnie w tej nowej formie ginów dobrych, a nie takich, których smak trzeba jednak trochę przytłumić jakimiś dodatkami, więc będziemy musieli tego się nauczyć, tak jak lata temu uczyliśmy się whisky. No, mówiliście o tym, że widzieliście tę rewolucję za granicą, rewolucję ginów już kraftowych, natomiast w Polsce jej nie było. Miałem podobne spostrzeżenia też od prawie dekady, degustując różnego rodzaju fajne giny, naprawdę świetne w różnych miejscach w Europie. Akurat i też zastanawiałem się już kilka lat temu, z czego to wynika. Jestem przekonany, przynajmniej w moich refleksjach do tego doszedłem, że zbyt późną fascynacją whisky właśnie. To znaczy zaledwie kilka lat temu Polacy odkryli whisky. Whisky stała się takim elementem kulturowym, który był w Polsce znany, ale dopiero teraz stworzyły się pewne możliwości rynkowe, żeby się nim raczyć, użyję tego sformułowania. No i się zaczęło. Zaczęły się różnego rodzaju fora, festiwale, spotkania, degustacje i tak dalej, więc staliśmy się gwałtownie nowo nawróceni na whisky, tak jak kilka lat wcześniej nawróciliśmy się na piwa, które wydawały nam się całkiem oczywiste.
oczywistym napojem dla Polaka, co całkiem oczywiste, jak się okazało później, wcale nie było. I pod tym ciężarem rewolucji whisky mocno spóźnionej, tak o 3 dekady, gdzieś schowały się te dżiny, które były jednak w dobrych lokalach, gdzie najlepsze hotele, najlepsze restauracje dysponowały już jakimiś przedstawicielami rzemieślniczego dżinu z różnych zakątków świata, natomiast to faktycznie trochę pod to whisky się chowało. I pytanie, czy jesteście przekonani, na pewno jesteście przekonani, bo w końcu robicie takie rzeczy w Polsce, że gin też może powtórzyć ten sukces? Czy to będzie raczej jakaś niszowa pasja, czy będzie to istotny, mocny trend, a nie tylko chwilowa moda? Znaczy machina whisky, czy rynku whisky w Polsce faktycznie działa prężnie, albo bardzo prężnie, pewnie przez ostatnie 10-15 lat. I de facto dostępność produktów dzisiaj i gama produktów dostępnych, jeżeli chodzi o rynek whisky, jest po prostu w Polsce fenomenalna. Są dziesiątki sklepów, które są bardzo dobrze wyspecjalizowane, są dziesiątki sprzedawców, którzy naprawdę na temat produktu wiedzą wszystko i nieraz mieli okazję pewnie być w dobrej destylarni w Szkocji lub w Irlandii, żeby zapoznać się z technikami produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o gin, to ja tak sobie patrzę przez pryzmat, bo Australią, to jest gdzieś kontynent daleko od Polski i pewnie konsument inny, natomiast przez pryzmat rynku niemieckiego, bo to jest bardzo ciekawy dla mnie też punkt odniesienia. To znaczy Niemcy stały i piwem, i sznapsem przez wiele lat i w roku 2015 de facto rynek ginu i konsumpcja ginu była zupełnie marginalna. To były kwoty liczące poniżej 100 milionów euro wartość sprzedaży przez jeden rok, czyli rynek nieistniejący. Natomiast to się wydarzyło przez 4-5 lat na terenie Niemiec. Jest absolutnie fenomenalne. Powstało właśnie bardzo, bardzo, bardzo liczne destylarnie i tak model konsumpcji, zwłaszcza wśród młodszych ludzi, powiedzmy 50 i poniżej, się zmienił na korzyść ginu bardzo dużo i bardzo dużą rolę odgrywają też w tym kobiety, bo whisky jednak mimo wszystko jest alkoholem, który przez kobiety, chociaż ty Kasia pewnie więcej może na ten temat powiedzieć, jest po prostu mniej lubiany i kobiety zrobiły też fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o konsumpcję No koktajle, tak? Przede wszystkim właśnie i to na pewno. Ja sama wiem, jak, nie wiem, po sobie czy po moich koleżankach, no raczej whisky żadna z nas sobie nigdy nie kupiła, a taki gin różowy czy z hibiskusem czy nie, no to już sobie wyobrażam, tak, na piątkowy wieczór z koleżankami. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przed nami ogrom pracy. Tak. Żeby rozpopularyzować konsumpcję dobrego rzemieślniczego ginu. No ale nie zaprzestaniemy na tym. Wprowadziliśmy produkt. Mamy nadzieję, bardzo gorącą nadzieję, że jest jeszcze kilku pasjonatów w obszarze tego produktu w Polsce i że dołączy. Nie będziemy sami, no bo wtedy będziemy skazani na porażkę. Zapewniam was, że nie. Spokojnie. Okej. Okay. Mamy nadzieję, że jest jeszcze kilka osób, które chcą się zająć produkcją i że wspólnymi siłami i edukacją po prostu ten alkohol gdzieś tam po prostu rozpopularyzujemy. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jakkolwiek dziwnie może to zabrzmi, ale gin jest alkoholem zdrowym. Jest mało cukru, jest w nim zawarte, tak naprawdę zero. No a po drugie botaniki, które są w nim, czyli jałowiec chociażby, był przez wiele lat stosowany w celach zdrowotnych. Także chyba nie bez powodu królowa Anglii żyje tak długo, jak żyje. W starych przedwojennych podręcznikach dla nalewkarzy jest taka wspaniała próba zakończenia każdej receptury, każdego przepisu, która swojego czasu niezwykle przypadła mi do gustu i do dzisiaj ją w takich okolicznościach cytuję. Spożywać po kieliszku wedle nasilenia potrzeb. No, tak aplikujmy sobie, proszę, także wyśmienite wasze dżiny. Kiedy wracacie do Polski? W lipcu. W lipcu, z zamiarem stałego już pobytu? Tak, będzie tak. Można was spotkać w waszej gorzelni? No spotkać w gorzelni będzie można już wcześniej, bo ja wracam za 2 tygodnie najdalej. Ale od lipca będziemy na stałe mieszkać w Polsce, tak.
Następny materiał nakręcimy zatem już gdzieś między waszymi alembikami, mam nadzieję, będąc w komplecie i w trochę normalniejszych czasach. Środek dezynfekcyjny znajdzie się na miejscu, więc będziemy się... Tego u nas nie brak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia jak najprędzej w waszym przybytku. No i niech to słońce, które tam się przebija, wam dopisuje podczas waszego pobytu w tym dalekim kraju. Dziękujemy bardzo. No, życzmy sobie przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalności i żeby choreka powstała z kolan i wszystko wróciło do normy jak najszybciej. Pomożemy jej w tym, a nasi konsumenci, jestem przekonany, także. Tak jest. Wszystkich pozdrawiamy. Do zobaczenia przy kieliszku. I do zobaczenia przy kieliszku. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie.